Siemaneczko. Witamy Was na kanale. Dzisiaj wycieczka w bardzo pięknych okolicznościach przyrody. Słoneczko, 25 stopni, może nawet więcej. No jest cudownie. Jesteśmy w Środzie Wielkopolskiej i właśnie dotarliśmy nad bagna śreckie. Ponoć piękne miejsca, ostoja, ptactwa, zwierząt, wszystko tu jest. Od błotniaków stawowych, po remizy, krzyki, bekasy, żurawie. Zobaczymy, co tam się uda. Dzisiaj zobaczyć, może to się uda. O, ludzie, patrz, tam chodzą po tych łąkach. Tam zaraz pójdziemy, to tam trzeba iść w dzicz. Dziś totalna będzie. Idziemy, będziemy pokazywać. Szybka przerwa na jedzonko. No, mieliśmy właśnie przed chwilą, o, tam jest, okazję zobaczyć właśnie zaskrońca, płyną dwa zaskrońce, duże, takie około metra, płyną sobie właśnie trzciny, pływa tam między trzcinami, także miejsce, potwierdzam, czyste, piękne, no jest niesamowicie, piór pełno, tutaj rano się zasadzić na ptaki, to będzie no idealne miejsce, jest cudnie, cudnie jest, a zaraz zobaczycie, jaka ta łąka jest dziewicza. Ciężko tu dotrzeć, jest pełno, widać ostoje, są ptactwa, rybitwy latają, mają na swoje jakieś kolonie, czajki, sieweczki, gęsi, mewy, pełno wszystkiego łabędzi. Tylko, że dojście jest nieciekawe ogólnie, nie? Tutaj jest fajne miejsce, żeby się gdzieś zaczaić, na przykład sobie w namiocie, z aparatem, z dużą lunetą, no. Z teleobiektywem można się pobawić tutaj, nie? Tak, to jest ciężkie dojście, ale właśnie idziemy sobie na trawkę, jak tu widać, z tyłu za nami jest to bagno, takie typowe, woda, ptaki. Tu sobie zaraz przysiądziemy, popatrzymy lornetką.